I cześć, witajcie w kolejnym Craft the World. Z tej strony oczywiście Staniu na kanale Staniu Game. Jak widzicie, nasza twierdza troszkę się rozrosła. Muszę tutaj koniecznie dodać parę dziesiąt pochodni albo jakieś normalne oświetlenie. Ale na chwilę obecną, jak widzicie, 32 sekundy, słuchajcie, zostało nam do ataku. Więc jak najbardziej musimy się z tym liczyć. Tutaj pora przywołać wszystkich do naszej osady i zaczynamy naszą rozgrywkę. Mam nadzieję, że wszyscy teraz tutaj zaraz dotrą nam tutaj. Przydałoby się, by te potwory nam stąd wyszły, że tak powiem, z tych okolic. No ale cóż, nie możemy póki co ich w żaden sposób tutaj zmusić. Osobiście jeszcze chciałbym, żebym mógł zlikwidować tą ziemię, bo tutaj pająki się czają i w ogóle, no ale widzicie, nie możemy tam nic z tym zrobić. Dobra, 3 minuty, obstawiam na 90%, że z tej strony wyjdą. Jest, zgadłem, haha. Słuchajcie, no dobra, to w takim razie bierzemy się za to. Bierzemy się za te nasze potworki. O, mamy potworki latające, słuchajcie. Mamy latających typów, zaraz się nimi tutaj trzeba zająć. Zniszczyć ich. Halo, atakować, tak jest, tłuc, tutaj, jak najbardziej, magowie i łucznicy, do dzieła. Zaraz przez zombiaki nam przejdą, ale to nic, trzeba za tu najpierw ty. No, gincie, tak jest, szkielety, kości. Ale pamiętajcie, ich masa tutaj w tym momencie idzie, ojeju, muszę naprawdę tutaj pilnie uważać na te typki. Więcej was nie było, no serio? Kto jeszcze? Ale to... Widzi ich tutaj. Tak jest. Widzi ich tutaj. No. Widzi ich tutaj. Halo, chodzić tutaj. No kto tam, wszyscy są? Jak najbardziej. No, tutaj zombiaki przedostały się. Bić szkielety. Aj, powiem wam, obrona troszkę mi tu szwankuje. Musimy naprawdę o czymś mocniejszym pomyśleć. Bić ich tutaj. Dobra, tego się na razie pozbędziemy. Tutaj trzeba tych zdjąć. Tych tutaj pozdejmować. Raz, dwa. No, powiem wam, ciekaw jestem. Ciekaw, naprawdę. Tutaj jakiś zombiak jeszcze nam się kręci. Okej, reszta na razie, jak widzicie, ugrzęzła, więc jesteśmy do przodu. Dobra, zdejmujemy kolejnych. Tutaj mamy jeszcze wrogów. Tu trzeba ich zdjąć. Jak najbardziej tak. No i fajnie. Tutaj będziemy powoli. Tutaj kolejni spadają. Uff. Aha, ty sobie jesz. No to świetnie. Zobaczmy, czy jeszcze jedzenie coś mamy. I guess. No to wcinaj. Wcinać trzeba, bo tutaj wy macie dzięki temu dodatek, jeśli chodzi o obronność. Dobra, zabić tych zombiaków, zabić ich wszystkich. No powiem wam, ciekawa ta batalia, mi się bardzo podoba. Dobra, nie, ty to wracaj, bo jednak ty tu jesteś potrzebny w tym miejscu. A nie chcę, żebyście ty tam schodzili. Więc póki co, przydałoby mi się mieć jeszcze parę tych... pomoc z Bali, właśnie, sobie szybko skraftuję. Tak. I... te pomosty z Bali tak naprawdę mógłbym umieścić gdzieś w tym miejscu. Jak mam tą twierdzę tutaj. Pyk, pyk i pyk. Czyli w tym miejscu mógłbym te pomosty zrobić. A nie chcę specjalowo tam schodzić. Przydałoby się, aby mógł któryś z tych wojowników magów. Albo najpierw jakby łucznik. To przyznaję, łucznik byłby idealny w tym miejscu. Dobra. To teraz mam nadzieję, że tutaj szybko to zbudujemy. I weźmiemy kogoś, kto jest łucznikiem. Kto jest tu u nas łucznikiem? Wojownik, ryba, górnik, mag, kucharz, młynarz, stolarz, strzelec. Ruben. Teraz jak mógł cię przejąć? Ruben. Kontroluj. Idziemy. Tak jest. Trzeba zdjąć tych wszystkich stąd. Jak tak można? Jak... ojeju, ale fail. Ale fail. O, teraz możemy. A to muszę wyłączyć. Tak jest.
Panie Ruben. A nie, dobra, nie o to chodziło. Panie Ruben, ty weź. No, uda nam się. Tylko właśnie o to nie chciałem, żebyście schodzili. Kurczę, dobra. Tłuczemy ich tutaj. Tutaj damy wreszcie go portal w tym miejscu. Żebyście mogli na wszelki wypadek wracać. Tak jest. Tutaj trzeba tłuc ich wszystkich. Nie ma odpuszczania. No, ty, Mac. Kurczę, tu macie portal. Cofać się. Mi zginiecie, no bez przesady. Dobra. Udało się. Słońce pokudało się. Jak najbardziej tutaj dzięki słońcu, że te potworki nam zginęły. Ale tutaj mimo wszystko zrobię sobie właśnie takie wypustki. I tu też bym chyba taką wypustkę w tym miejscu chciał. Więc jak widzicie, jest możliwość obronienia się, ale mimo wszystko nie jest to możliwość bardzo prosta. Więc jak najbardziej musimy to ulepszyć. Okej, tutaj musimy drzwi do tego jeszcze wstawić. Tutaj. Gdyż nam tutaj zniszczyli. No i tutaj mamy daszek do stworzenia. Jest, są dechówki. Węgiel. Woda. Glina. Tak, ostatnio tworzyłem sporo tej gliny. Więc poproszę tyle dachówek. Do tego trzeba by tych łóżek jeszcze po wam powymieniać. Spójrzmy, co potrzebujecie do tych łóżek. Luksusowych, komfort, tkanina, a tkanina potrzebuje wełna. Właśnie, a ja tutaj miałem tą farmę robić, więc Płotki, gdzie to jest? Właśnie w sprawie tego. Płot na farmę, lina. Byśmy mogli linę, potrzebujemy wełnę. I tak błędne koło mamy, powiem wam. Błędne koło. Więc sorry owieczka, jesteś mi aż za bardzo potrzebna w tym miejscu. Więc wybacz. Oczywiście oni teraz będą odsypiać wszyscy. Spoko. Tutaj mam owieczkę złapaną. A i tu byśmy mieli też owieczkę do zarżnięcia. Wiem, brutalne, ale prawdziwe. No niestety musimy z takimi osobnikami tutaj mieć taką styczność, że jednak musimy część tych zwierzaków zabijać. Właśnie, co do was? Ja chcę tutaj, żebyście wyszli mi stąd. Bardzo was proszę zlikwidować tych wszystkich. Aha, łóżka nie macie. Mamy obywateli, mamy 11, 2, 4, 5 i mamy 10. A, no to powiem wam, problem. Dobra, spójrzmy, może jakieś łóżko starej daty mam. Mam jakieś stare łóżko. Gdzieś cię w takim razie muszę tu wcisnąć. Coś czuję, będziemy musieli kolejne piętro tu budować. Ale póki co... Póki co zbudujmy to łóżko tutaj. Wiem, jestem brutalny. Stawiam łóżka w dziwnych miejscach. No ale jeżeli on potrzebuje, czy tam ona, odespać, no to niestety. Dobra, kociak wylazł. A co z tobą? To jest chyba ala pies, smok ala pies. A, czyli ty potrzebujesz łóżka. Dobra, w takim razie pora przyspieszyć. Potrzebujemy tej naszej liny, czyli wełny. Spójrzmy, czy mamy już tą wełnę. No jeszcze nie. Co wy śpicie? Halo, ja chcę, żeby ktoś się zajął tą tutaj jedną. Co wy tu robicie tego propos? Halo? Ojeju, serio? Co wy tu robicie w ogóle? Ja w ogóle nie chciałem, żebyście przychodzili. Ojej. Nie skomentuj, co wy tu robicie. I gdzie ty idziesz? Za czym ty idziesz? Halo? A, pozbierać itemy, ojeju. Jacy wy jesteście dokładnie w tym momencie teraz. Jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. Wyszedł piesek? Smokopies? Dobra. Obróbka kamienia. Właśnie, płaterskie. Zobaczmy, co nam teraz oczekuje. Zrobimy mąka. Płot na farmę. Tylko właśnie ja chcę ten płot na farmę, a ciągle nie mogę. Dobra, mamy tą wełnę. Jej, w końcu mamy wełną. Więc stwórzmy sobie w takim razie ten płot, bo bardzo chcę
hodować kolejne owce, bo tej wełny mamy naprawdę mega deficyt. Dobra, płot na farmę, lina, liście, gwoździe, ziarno i deski. Raz, dwa, więc tutaj trzeba. Raz, dwa, trzy. Bardzo proszę. I tego ziarna też pasowałoby już trochę mieć więcej, więc to zetnij. Wszystko to mamy pościnać. Halo, nie obijam się. Wszystko to ścinamy. Tak, atakowany. Ja wiem, że ty byście tylko ciągle byli atakowani. I tu też to trzeba zciąć. No, to na razie zostawiam. Że masz już grzyb odpocząć. No, jest was 11 sztuk. Chyba, że jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i 11. Tylko tak, to łóżko jest poza domem zrobione. No niestety. Dobra, to w takim razie, jeżeli taka sytuacja wygląda, ja muszę szybko zrobić drabinę. Drabina mam. Jest drabina, super. Zamiast tego ziarna, tą drabinę tu postawimy. No i trzeba w takim razie zrobić kolejny poziom naszego domku. Wiem, kolejny poziom. To naprawdę będzie bardzo wysoki budynek. Właśnie, to oświetlenie tutaj chciałem zrobić. I co z tym oświetleniem? Co z tym oświetleniem, powiedzcie mi? Będzie to coś z tym oświetleniem wykombinowane, czy nie? Lampa stojąca. Jakby tak zwykłe pochodnie, nie, zwykłe pochodnie to jest jakieś. Choć w sumie te tereny to jest zwykłe pochodnie, jak najbardziej mogą być. Dobra, rozbijamy te zwykłe pochodnie, co dwa. Żeby to tak się mniej więcej tutaj trzymało. Tutaj też. Aha, właśnie, chyba wy już zrobiliście mi ten dach. Skoro zrobiliście dach, to weźcie go tutaj położcie. Mi się już ta woda. Ej, a wy tu skąd? Halo? Ja to muszę chyba wam zamknąć, no bez przesady. Prosił się ktoś, żebyście tam przyszli? Czy ktoś prosił, żebyście tu przyszli? Dziękuję. No ja nie Serio? Wcale nie prosiłem, żebyście tu przychodzili. Kto was tu prosił? No i straciłem elitę w tym momencie, powiem wam. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, skąd oni się tu wzięli. Naprawdę nie wiem. Ale straciłem 6 krasnoludów. Straciłem. Dlaczego? Nie mam żadnego pojęcia. I słyszę, że jeszcze tu ktoś się naparza. Jeju, naprawdę. To było okrutne dla mnie. Bardzo. Nie wiem, co oni wymyśleli, że tam się przenieśli. No bez przesady. Ja nie chciałem, żeby nikt tam szedł, a wy jednak zrobiliście po swojemu. Ani nie ustawiłem nikomu tam ataku, ani nic. A wy i tak się nie słuchacie. No wiecie co? Kurczę, to było... Nawet brakuje mi słów, żeby opisać, co to miało znaczyć. W tym momencie ktokolwiek przyjdzie do mnie i spróbuje mnie zaatakować, to mnie rozniesie w drobny mak. Bo 6 krasnoludów stwierdziło, że pójdę sobie, umrę. Genialne. No naprawdę genialne. Bez komentarza. Dobra, co z tą owcą? Przepraszam bardzo, mało miejsca na farmie. No to ile tego miejsca na farmie ma być? Do jasnej anielki. Ile tego miejsca tutaj ma być, żeby to... Wow. Dobra. W takim razie zwracam szacunek. Jest miejsce na farmie. Biorę tą owieczkę. Złap. Tak, tu jeszcze ustawię specjalny portal, żeby nikt nam się tutaj jakoś dziko nie
Co ona robi? Co ona robi? Nie wiem. Ja chciałem, żebyście ją złapali. Złapać Mitium. Wow. Dobra. Teleport poszedł. I co, teraz tu ona będzie przyprowadzona? Aha, warpują mnie się. No, to jest grube. Jej, jej, mam owieczkę. Jest plus. No i czas tylko czekać powoli. Wow, kolejny krasnolud. Przydałoby się, żebym ja teraz was tam w jakiś sposób puścił. Odzyskać tej temy. Zastanawiam się ciągle, co tu się dzieje. Ale dobra, nie interesuj się stanio, bo na dobre ci to nie wyjdzie. To wszystko trzeba zabrać. Przejściutko. Czy ten teren wyrównamy i tu będzie jedno wielkie poletko. A mi się może uda kolejną kogoś tutaj kolejnego złapać. Może kurczaka. Przydałoby się chociaż kurczaka teraz złapać. Jej, mamy kurczaka złapanego. Złap, tak jest. Mamy kurczaka, z kurczaka będą jajka. Chyba okej. I co jeszcze? Co jeszcze nas dzisiaj czeka? Wiecie co, tak sobie sądzę, że już mamy chyba czas właściwy tego nagrania. Tylko jeszcze chcę złapać. Tak. Jest, mamy. Złap. Jeszcze kolejną owieczkę bym chciał tutaj dołączyć. Ty jest z kurczakiem idziesz, okej. Okay. Mam nadzieję, że kurczak nam nie zwieje. No i dobra, i to by trzeba zebrać wszystko. Więc to wszystko do zebrania. To też tutaj. I tak sądzę, że mamy dwie owieczki, mamy trochę kurczaków, więc chyba już problem z wełną. Aha, czyli babka się już zniszczyła. Spoko. Tego dzika jeszcze tylko zabijcie mi i będę szczęśliwy. Mamy oświetlone, co gdzie niegdzie, co róż. Jak widzicie, osada nasza pięknie się tutaj rozwija. Ale mimo wszystko nieszczęście niesamowite. Nie wiem, co odbiło tym krasnoludom. No nic, takie życie. Trzeba się z tym poświęcić na całego. W każdym razie ja wam dziękuję za ten odcinek, że byliście wspólnie razem ze mną, że towarzyszyliście mi w tej wielkiej, potężnej walce, no i później w tej okrutnej śmierci tych krasnoludów. Zachęcam was oczywiście do łapkowania, do oceniania, do polecania i do subskrypcji, gdyż każdy subskrypcja, każdy like, każdy komentarz czy polecenie daje mi mega, mega, mega power do pracy nad kolejnymi odcinkami. Więc jeszcze raz dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!